Witam Was ponownie. Ja już zrobiłam te 14 cm. To sprawdzimy. Mam 14 cm. Tak jak Wam pokazywałam, możecie sobie dokładnie sprawdzić, licząc rzędy. To wychodzi u mnie, chyba już nie pamiętam dokładnie, bo ja oczywiście sprawdziłam, ale to jest jakieś 42-43 rzędy. To tutaj sobie liczymy, żeby porównać z tą pierwszą skarpetką, jeżeli nie robicie dwóch równocześnie. I teraz już przechodzimy do zrobienia pięty. Będziemy teraz robić dokładnie tą część tutaj. Tutaj z tyłu. I już Wam pokazuję, jak ją zrobimy. I tutaj zauważcie, że już będziemy robić ściekiem jerseyowym po obu stronach. I teraz jak to robimy? Musicie sobie odmierzyć 18 oczek. Przerabiamy je po prostu na prawo. 18 oczek. Jak mamy tutaj prawe oczko, to zwyczajnie wbijamy się z lewej strony i na prawo. Raz, dwa. Jak mamy oczko lewe, to żeby nie wyszło nam przekręcone, to wbijamy się w środek, tak? Tak jakby z tyłu chwytamy. Za dwie nitki oczywiście. Chyba robię podwójną nitką. Trzy i znowu cztery. Tutaj prawe oczko, czyli normalnie od lewej strony. Pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Tutaj to jedno oczko, co mi zostało, po prostu sobie przeciągam tutaj na ten drut z tyłu, tak? Teraz mamy te 18 oczek i teraz będziemy robić sobie ściekiem jerseyowym, czyli na prawej stronie prawe oczka, na lewej lewe, przez 5 cm. Odwracam. I robię sobie 5 cm w taki sposób. Pierwsze oczko tutaj będę zdejmowała bez przerobienia i następnie oczka lewe. Tu sobie troszkę dociśnijcie za każdym razem, żeby tutaj nie wyszła za duża przerwa. Czyli robimy sobie oczkami lewymi do końca. Rzędy oczywiście możecie zapisywać, możecie liczyć, możecie używać licznik rzędów, ale ja sobie po prostu mierzę centymetrem, ewentualnie sprawdzam później już na gotowej pracy ilość rzędów, tak jak Wam to pokazałam przed chwilą. Dobra, mamy lewe oczka, ostatnie lewe i znów odwracam pracę i teraz będę robiła prawe oczka. To wszystko muszę na wysokość 5 cm. Oczywiście jak rozmiar jest większy, no to zwiększamy tą wysokość. Kolejny rozmiar powiedzmy o pół centymetra więcej. Bo oczywiście rozmiar, ja pokazuję tutaj takie skarpetki, ale rozmiar naprawdę możecie sobie indywidualnie mierzyć cały czas skarpetkę i długość dostosować do pożądanej wielkości, wysokości. I teraz znowu pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia i dalej przerabiam sobie na prawo. Tu już są oczka tak ułożone, jak pracujemy nie na okrągło, no w okrążeniach, tylko w rzędach, czyli musimy się wbijać w środek oczka, tak jakby za tylnią nóżkę chwytać i wtedy nie wyjdą nam oczka przekręcone. Do końca rzędu. I tu ostatnie oczko. Jeszcze przerobimy do końca. I tutaj ostatnie oczko będę się wbijała właśnie tak z lewej strony. Wbijając się z lewej strony. Tylko to jedno ostatnie oczko. I znów odwracamy pracę. I to samo, tak? Czyli znowu tutaj pierwsze oczko zdejmiemy bez przerobienia. Ja sobie tutaj dociskam i oczka lewe. Zaciskamy i oczko lewe do końca. W ten sposób robimy sobie 5 cm.
Jeszcze korzystając z okazji, chciałabym tylko Wam powiedzieć, jeżeli chcecie w jakiś sposób wesprzeć mój kanał, wspieracie go fantastycznie, bo liczba subskrypcji, lajków i komentarzy rośnie naprawdę w zastraszającym tempie, co mnie bardzo oczywiście cieszy. Niemniej jednak, jeżeli chcecie dodatkowo wesprzeć mój kanał, to prosiłabym Was, jeżeli chodzi o reklamy, jeśli te reklamy Was delikatnie mówiąc nie denerwują, to jeżeli nie przewiniecie takiej reklamy, a przynajmniej chociaż odrobinę obejrzycie tej reklamy, to jakiś tam zysk z tej reklamy trafia na konto mojego kanału i dzięki temu możecie wspierać ten kanał. To są niewielkie, naprawdę niewielkie zyski, ale zawsze cieszą i pomagają wspierać mój kanał. Także jeżeli nie denerwują Was te reklamy, to dacie dla mnie takie właśnie dodatkowe wsparcie, jeżeli nie przewiniecie tej reklamy, obejrzycie reklamę, a chociażby nie od razu, jeżeli już, to nie od razu ją przewiniecie, tylko po prostu chociaż odrobinę obejrzycie. To już zawsze będzie jakiś tam zysk na mój kanał, ponieważ nie prowadzę żadnych tam kont, zrzutek bądź innych Patronite i tak dalej. Jedyne co to jest ten mały, taki niewielki zysk z reklam pojawiających się na filmach. No ale to tylko tyle. To oczywiście dla osób, które chciałyby w jakiś sposób dodatkowo wesprzeć mój kanał. To bardzo proszę o nieprzewijanie reklam. A chociaż nie całej, tak? Dla Was to nic oczywiście nie kosztuje i możecie oglądać moje filmy zupełnie za darmo, a ja mam jakąś tam niewielką, niewielkie wsparcie z Waszej strony dzięki temu. Dobrze, robimy sobie dalej. To tak chciałam tylko wtrącić, bo tutaj jest prosta sprawa. Nie muszę nic dodatkowo tłumaczyć. Ostatnie oczko, tak? Wbijam się z lewej strony i przykładam. I tutaj znowu pierwsze oczko zdejmuję. Oczko lewe zaciskam sobie i do końca oczkami lewymi. Pięta i palce właśnie są ściegiem jerseyowym robionym. Robione ściegiem jerseyowym po to, żeby i cały spód, tak, skarpetki, po to, żeby łatwiej było wygodnie po prostu chodzić w tych skarpetkach. Ścieg jerseyowy jest takim ściegiem gładkim. Jeszcze parę rzędów. Ja mam nadzieję tylko, że w filmie będzie wszystko dokładnie widoczne i te druty nie będą się za bardzo o siebie obijać tu, bo są to metalowe druty. Ja akurat używam drutów NitPro. I ostatnie tutaj oczko na prawej stronie, z lewej strony się wbijamy. Pierwsze oczko zdejmuję. Kolejne na lewo, zaciskam. I oczko lewe. Naprawdę możecie wykonać każdy rozmiar tej skarpetki, mierząc, chociażby mierząc, albo przykładając do takiej gotowej skarpetki wełnianej. Wszystko zależy od tego, jak na długość i oczywiście w rozmiarze większym na samym początku musimy zacząć większą ilością oczek, żeby było troszkę szerzej. Dobra. Możemy sobie tutaj już zmierzyć. No, mam 3 cm, jeszcze 2 cm.
I ostatnie oczko wbijam się z lewej strony. Jeżeli te oczka tutaj przeszkadzają Wam, możecie je też przełożyć na drut zapasowy, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo one tutaj w ogóle nam nie przeszkadzają. Czekają na swoją kolej. Wszystko robimy w jednym kawałku, całą skarpetkę robimy w jednym kawałku, na tych samych drutach. I tak jak wspomniałam wcześniej, potrzebujecie tylko centymetr i trzy markery, druty i włóczkę. Wzór jest prosty i naprawdę skarpetki bardzo ładnie się prezentują. Robimy do końca prawymi oczkami, wbijając się od środka, tak? Jak robiąc oczka prawe w rzędach, tylko tutaj na prawej stronie ostatnie oczko wbijam się z lewej strony. Tutaj widzicie, takie warkoczyki nam się tworzą i one później nam się bardzo przydadzą do nabrania oczek. Ale wszystko po kolei. Na razie robię 5 cm. Dobrze, i sobie zmierzę to. Mam już 4 cm, jeszcze centymetr. Dokładnie pokażę Wam, jak zrobić tę piętę. I tak jak powiedziałam, patrząc na te skarpetki, tak zawsze się boimy takich miejsc niektórych, robiąc na drutach. Właśnie obawiając się, że z jakąś częścią sobie nie poradzimy, wydaje nam się trudna, tak jak patrzymy na gotową rzecz, ale tak jak Wam już powtarzałam parę razy, nie musicie się obawiać akurat tego, bo bardzo łatwy sposób te skarpetki robimy. I ja sobie jeszcze dokładnie tutaj wymierzę. Jeszcze myślę, że jeden rząd prawych i lewych. I będziemy sobie robić rzędy skrócone następnej kolejności, żeby uformować tą piętę.
teraz myślę, że już mam te 5 cm. Sprawdzam sobie. Jest 5 cm. Od ściągacza. Chodzi o sam ten kawałek, który robiliśmy tutaj jerseyem. To jest ta część. O tutaj. Skarpetce, a my teraz tą część będziemy robić. O tutaj, tą część. Czyli tą piętę, tak? Formować sobie tutaj tą część. I już Wam pokazuję, jak to zrobimy. Dalej będziemy sobie... Ja muszę sobie troszkę... O! Zbliżę tą kamerę. I teraz popatrzcie, robimy sobie tak. Przerabiamy ten rząd tak jak dotychczas, tylko zatrzymujemy się 5 oczek przed końcem. O tutaj. Pierwsze oczko zdejmuję. I przerabiam oczkami prawymi do 5 oczek. I sprawdzam sobie 3, 5, jeszcze jedno. W ten sposób. Następne oczko ściągam sobie tak, jakbym chciała przerobić na prawo, ale ściągam to oczko i nie przerabiam. Przerabiam sobie następne na prawo. I to oczko wcześniej ściągnięte przeciągam nad tym dopiero co przerobionym. I zaciągam. Teraz odwracam pracę. I też robię sobie oczkami lewymi, aż zostanie mi 5 oczek. Pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia. I następnie oczka lewe, aż mam 5 oczek. Pięć, czyli tutaj jeszcze jedno. Teraz tutaj mam 5 oczek i teraz znów to nitka z przodu, to pierwsze oczko zdejmuję, nie przerabiając, kolejne zwyczajnie przerabiam na lewo i to zdjęte, tak tutaj, przeciągam nad tym oczkiem dopiero co przerobionym. I też zaciskam. Odwracam pracę. Robię sobie, oczywiście nitka teraz z tyłu, robię do 4 oczek teraz. Mamy tutaj, zobaczcie, te 3, jest taka dziurka. Ja robię do 4. Łatwo tutaj, pierwsze oczko oczywiście zdejmujemy i robimy do tych 4 oczek. Mam tutaj 4 oczka i znów to oczko zdejmuję bez przerobienia. Kolejne zwyczajnie przerabiam na prawo i to zdjęte przeciągam nad przerobionym i zaciągam sobie. Odwracam i znów pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia i znów robię do 4 oczek. Mam tutaj 3 i tą przerwę do tego oczka. Muszę wyciągnąć trochę nitki. Czyli mam tutaj 4 oczka i znów nitka z przodu. To oczko zdejmuję. Kolejne przerabiam zwyczajnie na lewo i to zdjęte przeciągam nad tym oczkiem przerobionym. Zaciągam sobie.
i odwracam pracę, nitka z tyłu i teraz robię do trzech ostatnich oczek, czyli te dwa i te, do tego trzeciego. Pierwsze oczko oczywiście zdejmuję bez przerobienia i robimy sobie do tych trzech oczek. To oczko zdejmuję, kolejne przerabiam na prawo i to zdjęte przeciągam. Zaciągam sobie tutaj, odwracam i znów robię do trzech oczek tutaj. Pierwsze oczko zdejmuję bez przerobienia, przerabiam sobie kolejne oczko. Tutaj pilnujemy, zaciągamy troszkę, żeby nam te za duże się te przerwy nie robiły. Mamy trzy oczka, nitka z przodu, to oczko zdejmuję, kolejne przerabiam na lewo i zdjęte przeciągam nad przerobionym. Odwracam, nitka z tyłu i i teraz przerabiam do tych dwóch ostatnich. Pierwsze oczko zdejmuję. I jestem przy tych dwóch ostatnich oczkach. To oczywiście ściągam bez przerobienia. Ostatnie przerabiam, tak jak do tej pory, czyli z lewej strony się wbijałam. I to zdjęte przeciągam nad przerobionym. Tu już skończyłam. Odwracam. I też do dwóch oczek. Pierwsze zdejmuję. Przerabiam sobie kolejne. Zaciągam mocno. Mam dwa oczka i teraz nitka z przodu, to oczko zdejmuję, przerabiam sobie ostatnie na lewo i to zdjęte przeciągam nad tym przerobionym, tak? Zaciskam, odwracam pracę i teraz popatrzcie, w ten sposób uformowaliśmy sobie tą piętę, tak? Widzimy, tu jest pięta zrobiona. Myślę, że bardzo łatwo tutaj robimy tą piętę w tych skarpetkach, naprawdę nie ma problemu. I teraz popatrzcie, w ten sposób zlikwidowaliśmy 8 oczek, bo teraz mieliśmy 18, powinno być 10. 2, 4, 6, 8, 10 oczek. I teraz słuchajcie, kolejna część pracy. Skoro sobie zamknęliśmy te 8, to musimy dobrać, ale uwaga, 10 oczek. I tutaj już nam się przydadzą markery. I taki jeden marker, który będzie oznaczał koniec, początek rzędu. I teraz popatrzcie, co robię, żeby już nic nie zdejmować na inne druty, nie kombinować. Popatrzcie teraz. Tutaj sobie zakładam marker, który będzie pokazywał mi początek rzędu, bo ja tutaj zaczynam ten rząd, sobie ten marker. Na razie go nie będę wkładać, bo i tak tutaj on mi spadnie, tak? Popatrzcie, to pierwsze oczko zdejmuję, przerabiam sobie te 10 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, no i 9, bo to dziesiąte tutaj zdejmowałam to jedno oczko. I teraz tutaj, na tym warkoczu, muszę sobie dobrać te 10 oczek. Popatrzcie, jak tutaj ładnie ten warkocz nam, o, tak wygląda ten warkocz. I my te oczka, tutaj to, te oczka będziemy podnosić. Widzicie? To będziemy zakładać na drut. I patrzcie, jak łatwo tu możemy sobie te oczka policzyć. Nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8, 9 i 10. I popatrzcie. Nakładam sobie na ten drut jedno, drugie, tak? Tutaj chcę Wam dokładnie to pokazać. O, tutaj to oczko. Trzecie, tak? Czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i tutaj jeszcze jedno, dziesiąte. Mamy te 10. I teraz zobaczcie. Po tych 10 oczkach musimy założyć marker. I teraz zobaczcie, co ja robię. Odwracam tą pracę tak i te 10 oczek przekładam sobie na ten drut. Drugi, tak? Drugą część. Te 10 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 i 10. Dlaczego to robię? Dlatego, że nitka jest tutaj, tak? Znów przekręcam pracę na prawą stronę i teraz te 10 oczek muszę przerobić. Przerabiam je jako oczka przekręcone. One, zobaczcie, jakbym tak robiła, to tutaj bym miała straszne dziury. Nie mogę tak zrobić, tak? Musimy te oczka przerobić jako przekręcone, czyli wbijamy się z lewej strony i przerabiamy, dociskając sobie mocniej. Raz, dwa, tu sobie dociskam, trzy, cztery, 5, 6, 7, mam 8, 9 i 10. I tutaj, popatrzcie, bez żadnej dziury ładnie nam się tutaj to wygląda, tak? I teraz tak, ten marker oczywiście teraz będzie, on oddziela, przepraszam, on oddziela wierzch od spodu skarpetki. No i teraz zobaczcie, musimy przerobić sobie ten wierzch, tak? Wierzch mamy ściągaczem, więc tu się nie będzie zmieniało. Z przodu ta skarpetka jest ściągaczem w dalszym ciągu robiona, tylko tutaj spód jest jerseyem. Czyli tu sobie przerabiamy tak, jak wzór nam pokazuje. Czyli tu ja zaczynam oczka, dwa oczka lewe. O. Dwa lewe. Przerabiam zwyczajnie. Tutaj się nic nie będzie działo. Na przodzie skarpetki tu wszystko będzie tak samo praktycznie do samego końca. Dwa prawe, dwa lewe, i znowu muszę wyciągnąć trochę nitki. Lewy, lewy. I teraz znowu tą część muszę oddzielić markerem. Wkładam sobie drugi marker. I teraz popatrzcie, tutaj na tej stronie znów musimy dobrać te 10 oczek. Taki sam sposób, tak?
Znów sobie patrzę, mam tutaj ten warkocz. I zobaczcie. Jak sobie tutaj policzymy, mamy raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, tak? I teraz możecie sobie to tutaj nabrać tą stroną bądź tą, to już nie ma znaczenia. Łatwiej może z tej strony. Nabieramy sobie, tak? Tak sam sposób. Dwa. Jeszcze raz, bo to może nie było widać tutaj. Tak? Tutaj muszę, tak jak mam ten warkocz. Ach, bardzo mi tam jeździ ten drut po... I obawiam się, że nie będzie dobrze słychać. Czyli patrzę sobie na ten warkocz i... O, tutaj nabieram te oczka. Raz. Tak, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No i teraz odwracam. Muszę tutaj oczywiście te oczka przełożyć na ten drut, tak? Z powrotem, bo nitkę mam tu. Ale zanim to zrobię, to tutaj to wkładam markę, który będzie oznaczał początek i koniec rzędu. I teraz sobie przekładam te oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Znów odwracam. Tutaj pilnuję, żeby mi nie spadł ten marker, który oddziela mi wierzch skarpetki, nitka i przerabiam te 10 oczek. Też jako oczka przekręcone, tak? Czyli wbijam się z lewej strony. Tutaj musicie pilnować, żeby mocniej dociskać. Raz, tak? Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, no i 10. I mamy nabrane tutaj te oczka. Wygląda to tak. I teraz jest marker oznaczający koniec i początek rzędu. Zobaczcie, te wszystkie oczka mamy nabrane. I teraz będziemy musieli je zamykać znów. W co drugim rzędzie będziemy zamykać aż 8 razy. Po jednym oczku, tak? Po dwa oczka w zasadzie w okrążeniu. I już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Dotąd będziemy tak zamykać, aż zostanie nam 40 oczek, czyli 8 razy będziemy tutaj zamykać w co drugim rzędzie. Już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Czyli rozpoczynamy nowy rząd. Ja sobie w ten sposób ułożę, zobaczcie. Na jednym drucie będę miała... O, na jednym drucie będę miała tył, a na drugim przód. I teraz robimy sobie tak.
To pokażę Wam potem, będziemy to powtarzać 8 razy. 8 razy dwa rzędy. Więc pierwszy rząd wygląda tak. Przerabiam sobie te oczka na pięcie, oczywiście tylko na prawo, oczkami prawymi wbijając się z lewej strony. One już są tak ułożone teraz. W ten sposób. I dochodzę tutaj do dwóch ostatnich oczek przed tym markerem, który oddziela nam spód od wierzchu, tak? Czyli do tych dwóch oczek. Przed tym markerem. Przerabiamy sobie. I uwaga, mamy te dwa, jeszcze jedno. I mamy dwa oczka przed z wierzchem skarpetki. I teraz te dwa oczka przerabiamy razem na prawo, ale wbijamy się za te tylnie nóżki. Tak jak oczko przekręcone, tak? Zaciskam sobie tutaj, przekładam marker. I teraz te wszystkie oczka wierzchu przerabiam bez zmian, tak jak dotychczas, czyli ściągaczem, tak? Przerabiamy je ściągaczem. Czyli dwa oczka tutaj lewe, zaczynamy dwa oczka lewe. Dwa prawe i tak do samego końca. Dwa lewe. I dwa prawe. Tutaj na wierzchu stopy skarpetki nic nie odejmujemy, żadnych oczek, tylko właśnie zaraz za markerem znowu będziemy po obu stronach tego markera będziemy przed wierzchem stopy skarpetki odejmować oczka. Już się tutaj zbliżam do końca, teraz marker. I popatrzcie, za tym markerem też będziemy zamykać oczka, ale wbijając się z lewej strony. Czyli tutaj, z lewej strony, dwa oczka razem na prawo. Tak? I dociskamy sobie. I dalej oczka prawe do końca rzędu. W ten sposób zrobiłam pierwsze zamknięcie. A my tych zamknięć musimy zrobić jeszcze 7. Tu mam koniec, początek nowego rzędu. Drugi rząd robimy bez żadnych zamykań. Czyli przerabiam sobie po prostu cały rząd. Tak, aż do tego momentu i dopiero w kolejnym rzędzie, bo w co drugim znowu będziemy tutaj zamykać tu i tu, z obu stron skarpetek, tak jak Wam przed chwilą pokazałam, czyli tutaj zamykamy wbijając się na zatylnie nóżki, jakby oczko przekręcone, a tutaj dwa oczka razem na prawo wbijając się z lewej strony. I w ten sposób robimy 8 takich rzędów zamykających w co drugim rzędzie, czyli musicie zrobić 16. Tak, jeden już zrobiliśmy zamykający, czyli teraz robię rząd, gdzie nic nie zamykam i później jeszcze takich par z zamykaniem i bez zamykania 7 razy. I dopiero wtedy spotykam się z Wami, powiedzieć Wam, co dalej. Nie będziemy robić razem tych wszystkich zamykań, bo to bez sensu. Musicie powtarzać tylko to, co Wam pokazałam. I spotykamy się w kolejnej części.